dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem. Boom, headshot legendą z miejską przybłędą. Patryk Rojorewski, Roy Playing Games, Mafia 3. Moi drodzy, czyżby finał, czyżby koniec? Kto wie, jedno jest pewne. Musimy się udać do naszego serdecznego elozioma. Do Roya Donovana, by otrzymać konkretne wytyczne współrzędne co do możliwości odstrzelenia głównego bossa i co za tym idzie, przejąć w 100% władzę nad nowym Bordeaux. Nasi współpracownicy nie będą stać nam na czele, bo jak ostatni odcinek pokazał, każdy jest content, bo każdy otrzymał po 3 dzielnice i nie będę musiał nikogo zabijać, z nikim walczyć. Co mnie niezmiernie cieszy, biorąc pod uwagę schematykę niektórych czynności w tej grze. No ale okej. Moi drodzy, Legend Tom Hardy razy 2. Pokochałem gościa paradoksalnie nie przez Batmana, nie przez Incepcję, tylko właśnie przez Bronsona. Ukochany film, który określił mnie jako psychopatę współczesnych czasów. Środowiska YT. On tam gra dwóch braci, swoich braci. Jednego takiego, który mniej więcej ogarnia rzeczywistość. Stara się, żeby było dobrze, mimo że jest nielegalnie, bo jest znanym gangsterem na terenie Wielkiej Brytanii. I musi się borykać ze swoim psychopatycznym, total psycho bratem. Granym przez samego siebie, także niektóre sceny są przekomiczne. No ale już nabrał pewnej wprawy, jeśli chodzi o Bronsona, o którym wam wspomniałem przed chwilą. Także ta rola nie była dla niego specjalnym wyzwaniem, co zmienia faktu, że odegrał zarówno tą pierwszą, jak i drugą rolę, uważam, wzorowo. I długo musiałem czekać na taki klimat, no w duchu obrazów, które ubóstwiam w myśl zadbania o najdrobniejsze szczegóły całego settingu, czyli specyficzne samochody, garnitury, zachowanie, broń palną, modę, trendy, style. Wiecie, o co chodzi? Legend. Nie, na filmie po prostu nie jest to przetłumaczone jako legenda, po prostu Legend. Tom Hardy razy 2. Że tak wam to ujmę. Naprawdę mocne, mocne kino. No i chyba nie muszę mówić, dlaczego akurat ta mroczniejsza... Ten mroczniejszy brat spodobał mi się bardziej. Oj, ale pięknie, ja kocham takich psycholi, po prostu ubóstwie. Dobrze. You're not wasting any time, are you? Your little rampage is going to attract attention. Attention to people I don't care to associate with. Yeah, imagine not. Thankfully, closing off your loose ends is as simple as tossing around some super grade. With any luck, this will keep them off my ass. For a little while, anyway. We're getting ahead of ourselves. There's still the matter of killing Georgie and Sal. You should get a kick out of hearing this. Georgie, get your ass in here. Your Uncle Tommy's dead. I thought you'd like to know. He was a smart kid, your Uncle Tommy. He could have been anything. I tried to tell him, go to law school. Instead, he went to Cuba. I'm sorry, Pops. Now, I know what he meant to you. I am leveraged out the ass, called in every favor, and none of it made a goddamn difference. We're fucked. I am fucked. Now that's bullshit. We still got some men. I say that we hit the streets and we find that cocksucker. Every lowlife ball of piss in this city smells blood in the water. My blood. You understand? And they step over their own mother. If it meant being the one that clipped me, I wouldn't last 10 minutes out there. That's a crock of shit. You are the Sal Marcano. There's gotta be something that we could do. Yeah.
still have left. You tell him to meet us up there at the casino. And when Lincoln Clay shows up, we'll do everything we can to put that goddamn nigga in the ground right next to us. Go on now, get the fuck out of here. Should have known that Marcano would go to ground at the casino. You can take the bridge up there so it's a straight shot. You know, none of this would have happened without you. It's either this or right away in some goddamn office. And once you've killed those assholes, okay, you can find me. I'll be hanging around over at the Padres. You got it. You give them hell, champ. No i dobrze, pora dorwać tego zdradzieckiego mojego chujka. Georgie, nadchodzę! Soczyście nabitym karabinem. Woohoo! Dobra, więc tak. Samochodzie. Rojo tak chciał zakozaczyć, tu tego podjeżdżają, ciuro minęli. A ja nawet jak nic nie planuję, to są jaja. Okej, na pewno tak. Tych takich snajpuś fajnych. 56, dobra. Niech już będzie. Amunicja, okej. Zaopatrzenie. Te mnie nie stać na nic, kurwa. Jak ja mam przejść to? Nie wiem, no dobra, będzie trzeba zbierać coś. Ja w żadnych... Mam jakieś granaty? Mam jeden granat. Mam jeden granat, zero apteczek. Jakieś tam w ogóle dodatki. Dobra, widzimy się na miejscu. Okej. Co się stało? Przepraszam. Ktoś mnie śledzi? Nie. No to dobrze. Moi drodzy, ostatnia misja... Moje finanse nie dały mi szansy na to, by przygotować się w kategorii Full Metal Jacket, czyli w szybkim tłumaczeniu uzbrojony po zęby. Nie do końca, tak bym tego nie nazwał. Pozostaje cicha eliminacja. No. Hell no! Może na początku. No ale okej. Okay. Czyli co, z tego wynika, że mały zdradziecki chujek Georgie oraz pan Sal Marcano znajdują się w jednym miejscu. Nie wiem, czy to tak najlepsze strategiczne rozwiązanie. No nieważne, zobaczymy. Nie wiem, czy zacząłem najlepiej na świecie. Ale zaraz przyjdzie mi się o tym. Nie dostał w plery? Dobra, jedno jest pewne. Gnojki są absolutnie wszędzie. Dobra, przeładujmy temacik. Dobra. Wydaje mi się, że... Okej. Nie, serio, jak on to przeżył? To ja jestem w szoku, nie? Dobra, podejdźmy bliżej, bo coś w tym momencie i tak nie ma specjalnego znaczenia. Ja chyba wyłoiłem wcześniej inną pukawką. Tak, to była inna pukawka.
I ona brała na hita nawet jak waliłeś w serce. No. No ale okej, no. No nareszcie. No i tutaj Hedzik. No tak, ale ten już wcześniej był szarpnięty. Kurde, zaraz mi się osłona rozwali. Kurde, wątpię, czy to wszyscy jednak pewnie. Skończyła mi się amunicja do mojej pukawki. Dobra, weźmy sobie strzelbę. 5 pocisków, nie za dużo. Może jakieś leki. Kurde, dobra, jest granat, chociaż tyle, no. Hajs mi się w tym momencie już niespecjalnie przyda. Jest akacz, jest akacz. Weźmy 27 pocisków kontra 5 do strzelby. Jest szansa. Dobra, musimy iść ewidentnie wyżej w tym momencie. Kurde. Wow! Góra, góra, mówcie. Tu są. O cholera. Ładnie. Dobrze, tu poszło całkiem swifty, wam powiem. No, cholera, i tak nie ma co kozaczyć. No. Dobra, amunicja do akacza, chociaż tyle. Zabierz Georgiego już. Dobra, apteczka, przyda mi się. Uzupełnię kafelki. Tu kaksaka. So, jak w Breaking Bad było być, tak tutaj jest kaksaka. No ale dobra. Słuchajcie, tu jest samochodzik. A gdyby tak... No mam szatański plan. Coś czuję, że nie wyjdę z tego. Cało. No, powiem wam szczerze, że nie do końca o to mi chodziło. Zdążyli się zreflektować, no. Teraz się dostaniemy do tego gnojka. Dobra, to nie koniec imprezy. Przeładujmy. Dobra. Cześć gnojeczku. That you had me and Ellis's backs. It was just an act. You didn't kill me because I said no. You killed me because you thought you owned me. Owned all of us. It was never about us. About my old man. My father. I'd do anything for him. Same as you and Sammy. And you understand why I have to do this. To i tak oprzeć się z nim dosyć delikatnie, uważam. Był miłosierny. Ja myślałem, że go poszatkuje i wrzuci do stada wygłodniałych świń. A, o przekręcie mówiliśmy ostatnio. Co teraz? Pora na głównego złego.
on in this world, Linko. But you're not. You never will be. Oj, Markano. Oj, przyjacielu. Trochę wyżej powiadasz. No dobrze. Niech będzie. Nadchodzi czarna zemsta. Wybiła twoja czarna godzina. Twoja przyszłość rysuje się w czarnych, ciemnych barwach. Czarno to widzę. Hell of a sight, ain't it? When I first come to this town, it was nothing more than a backwater shithole. Strzelaj. Now look at it. Let me see your hands. Whatever was between us is over, you understand? It ended the second it was you coming up them stairs instead of my son. You want a drink? All right. Prawo do ostatniego posiłku wybrał Alko. Had this import from Scotland. Single malt. Usually I'm a bourbon man, but I figured I'd order something with a little more class for when the casino opened. Not much of a chance of that happening now, is it? Don't look that way. Take a seat. I ain't going nowhere. Hey, not bad. I think I still prefer shine. You know, a month or so after my brother Lucho died, I started having nightmares. I had this one where I was on a boat. A giant wave come, knocked my ass overboard. I hit that water and sink like a goddamn rock. Then there was another one. Cotton mouths biting me all to hell. But the one that really got to me was Georgie's funeral. He's laid out in that shitty little casket. Neck cut, same as Lucho's. Yeah, that one really got to me. It'll come around again every 3 or 4 days. Have one where I'm back in Nam, sleeping in a foxhole. All of a sudden, these dark figures come out of the shadows. I try to fight them off, but they hold me down, tie my hands together, stuff a muddy rag in my mouth so I can't scream, can't warn the men sleeping next to me. And then I gotta listen as all those men die. I would imagine that's not gonna go away anytime soon. No. I imagine it won't. And this was all to try to keep mine from coming true. Look how that turned out. Do klasycznej lipki finałowej w grach tego typu. I buried a lot of people. More than I can count. The one I never wanted to see go down in that cold ground was my son. And yet here we are. Yes. Here we are. My son is dead, and I'm having a drink with his killer. Now, I'm not gonna apologize for what I did, you understand? If I did, I'd just be lying. I don't have it in me to feel shame for the things I've done to others. Never have. Didn't come here for an apology. Nah. I know you didn't. Goddamn, I was right about you, wasn't I? I knew it the second I fucking saw you at the country club. Men like us, we're just wired up wrong. There's only
one thing we know. One thing we're good at. I'm gonna be waiting for you, Lincoln Clay. This won't be the last time we see each other. I know. What are you waiting for? Fucking do it. Yes. Myślałem, że jakoś zmiękczy, zagra na sumieniu, pobrata się z nim troszeczkę, doleje mu czegoś, co go zabije do drinka, jakoś tak, wie, że przekona go do jakiejś takiej lajtowej egzekucji. Nie, kurwa, nóż w mostek, kurwa, i skopa przez okno, nie. Aż muszę rzucić okiem. O kurwa, nie, Malcolm! 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 Tylko u Roysona w ramach Roy Playing Games. Finały, jakich nie znajdziecie nigdzie indziej. No dobra, tak naprawdę chciałem zobaczyć jeszcze raz tę animację. Oh yeah! This is Royson! Jeszcze raz. Nie, dobra, styknie. O matunio, to tak samo jak w Far Cry'u 4 finałowa ta, co mi amunicji zabrakło, żeby zestrzelić helikopter. To jest kurwa po prostu. Cały ja. Gwarant wesołego podejścia do gamingu. O matunciu. Mordoruńciu mi serwunciu. Z twardej gliny ulepiony człowiek. I take it you're Lincoln Clay. Leo. I told Sal this fucking casino would be the end of him. I meant it figuratively. Shit has a way of turning on you, doesn't it? Especially if you piss off the wrong person. You know who I am, son? Guessing you're Leo Galante. Take a little walk, you and me. Probably no surprise, but... The rest of the commission wants you dead. You and anybody else that had anything to do with this. What happened here was between me and Marcano. Well, I understand that, son. We all do. But this business makes you paranoid, irrational. They see Sally a pile of shit. They start wondering if someone's gonna serve them a plate of their own. So you're here to decide if you're coming after me? No. I'm here to deliver a message. You made your point, son. This all ends right here, right now. No, w sumie się skończyło. I got no quarrel with y'all. Once a month, Sal kicked up 20% of his net, cash only. Same man's been delivering it for, oh, I don't know, 20 years or so. I see no need in deviating from that, you? No, sir. In exchange, you run things as you see fit. Wanna sell heroin? Want a whorehouse on every other corner? Makes no fucking difference to me. The only thing that matters is 20%. 19! And what if I decide to walk away? Ray, ty nie potrafisz, kurwa, targować. Will be the last time we see you. No chyba. B-
Best of luck to you, son. Goodbye, motherfucker. Sorry. Zboczenie zawodowe. Tyle tych filmików w necie. Jak mnie zmierzył wzrokiem? Mnie czy jego? Jego za wygląd, czy mnie za teksty? Jedna wielka niewiadoma. Pora jeszcze porozmawiać z Donovanem i ojcem Jamesem, którzy pewnie są na drugim końcu tej planety. Widzimy się na miejscu. Okej, okay, here we go. Is he dead? Yeah, he's dead. Him and Georgie both. It's the best news I've heard in ages. Can we get an amen, Padre? So, what happens now? What do you mean, what happens now? It's over. Done. Finished. I ain't talking to you. Just cause Sal Marcano's dead, Lincoln, doesn't mean it's over. Now, what you did and the size of it all, you created a storm in this here city, and it's gonna take a long time for it to dissipate, if it ever does. With Marcano dead, New Bordeaux belongs to me. Ain't nobody left to stand in my way. You can't be serious. The point of this wasn't to replace Marcano, it was to remove him. This city's done gone through enough. It doesn't need another Sal Marcano. This city? You've got to be fucking kidding me. This city is a cesspool. It's where people come to fuck and drink and get high. You watch your filthy mouth. It's what the city is, Padre. If it's not given another Sal Marcano, it's gonna shit one out. He's right. Dokładnie tak. If it ain't gonna be me, it's gonna be somebody else. Probably somebody worse. Amen. Racja. Taka jest prawda. You remember what you told me when you came back from the war? Nie. How you wanted to go to California? Nie. Leave all this behind? Nie przypominam sobie. Nic takiego nie było. Yeah. Well, it ain't too late, Lincoln. You can still go. The pilot. And don't look back. Listen, I'd love to stay here and debate the merits of one crime boss over another, but I've got a schedule to keep. Need you. Bit of advice, though. My name. The scumbags you've been working with, kill them. All of them. Bury them before they bury you, buddy. Tell my name. I'll be seeing you, Padre. A man's soul can only carry so much. And mine is on the verge of breaking. Moi drodzy, jesteśmy na miejscu. Pora podjąć ostateczną decyzję. No, tej, której sobie zasłużyłem, bo każdy dostał swój kawałek chleba. Sal and Georgie are gone. And after all the shit we've been through, we run this city. So we finally gonna get our chance to make things right in this town. Bring a balance to things. Wasn't certain we'd ever actually get here. After all the bullshit, it's almost impossible for me to wrap my brain around the fact that we actually did it. You're a fucking saint, Lincoln. And I'm honored to know you. No, that's the kind of news you never get tired of hearing. Cool. Ta konsternacja. We're not here because of what I did, or because of what any of y'all did. We're here because we stood together.
And as long as we stay strong, ain't no one ever gonna fuck with us. After he killed Sal Marcano, Lincoln Clay took over. But he wasn't content just to run the city. He expanded out across the South into Florida and even the Carolinas. There's so much money coming in, and he's been smart with it. He spreads it around, makes sure the right people get paid and stay paid. The city's favorite son, Yeah. Rebuilding the Hollow, buying up Frisco Field, reopening the theme park, all that money and goodwill, he thinks it's made him untouchable, but no one is untouchable. He might have plastered his name across a few schools and hospitals, made donations to a charity here and there, but nothing absolves him of his crimes. That's why I agreed to do this documentary. I want to shine a light on the real Lincoln Clay. Lincoln gave in to everything. Drugs, booze, prostitutes, you name it. If he made a dollar, he was involved. Seeing him on the news, strutting around. Sometimes I think he should have died over at Sammy's with all the rest of them. There'd be kind of a peace in that. Ma ktoś chusteczki? Mike? No. Mike, wyłącz! Mike! Moi drodzy, chciałem absolutnie wszystkim bardzo podziękować, którzy towarzyszyli mi przy nagrywaniu tej serii z gry Mafia 3. Oczywiście niewolnej od błędów, bo na pewno liczycie na jakieś takie podsumowanie i tak dalej. Tutaj nie jestem do końca obiektywny, bo gra była idealna pod robienie show, pod brednie, pod różne komiczne sytuacje. Nie zmienia to jednak faktu, że gdyby tak wyodrębnić z niej ten główny wątek, tą główną linię fabularną, mega, jak stary, dobry, mafijny, gangsterski film, o których wam opowiadałem. Zapoznajcie się z odcinkami, macie pełną listę. Zobaczcie sobie te obrazy. Udźwiękowienie, feeling strzelania, model jazdy, udźwiękowienie, ścieżka dźwiękowa, główna fabuła, wypas. Grafika pozostawiająca wiele do życzenia. Powtarzalność, schematyka misji karygodna, w ogóle jest kurwa karygodna. I szkoda, że przy tak pięknym kręgosłupie, w tak powiedzmy ciele o pięknych narządach jest tak strasznie zjebana, cuchnąca, kurwa, skóra. Ja nie wiem, jak to porównać. Taki troszeczkę organicyzm się wkradł z mojej strony. Mam tego świadomość. Nie zmienia to jednak faktu, jak gdyby po prostu tak tą skórkę obrać i zajrzeć do środka tego owocu, to znajdziemy coś naprawdę smacznego. Pod brednie i pod znów zaproponowanie wam filmów mafijnych, gangsterskich, tak jak wam w klimacie postapo filmy proponowałem rok temu przy okazji Mad Maxa. Tyle. Szykuje się bardzo dużo funny moments z tej serii, bo a że żal, powiedzmy, się ich pozbyć. Przy sobie oglądalności tej serii, także wyodrębnimy te najlepsze części w ramach funny moments. Let me tell you where I was. A muddy hut in Vietnam. Slowly dismembering an old woman. Cutting her apart bit by bit. And do you know why? Because her son was an NVA officer.
And hurting her was the only way to make him talk. I don't understand what this has to do with... What he told us saved the lives of an entire platoon. That's 42 men. Men that lived another day because I was willing to take a saw to that old woman. Thank you, Mr. Donovan. I believe that... Sit down and shut the fuck up! I did a lot of terrible shit over there. In the name of this country. Shit that will haunt me for the rest of my life. But I did it because I believed in the fight. I believed what this nation stood for. So, to be sitting there ass deep in mud with that old woman scattered all around me, and hearing that the President of the United States had just been fucking murdered? Well, I knew right then and there that I couldn't let that stand. That I would find a way to make it right, no matter how long it took. What are you saying? I'm saying that Sal Marcano and a group of conspirators murdered Jack Kennedy. Oh, that is the most absurd thing I have ever heard. I assumed you would say that. Don't fucking move! Sodo! You're out of your mind. Oh, I don't hold anyone's ambitions against them, Senator. And you certainly were ambitious, weren't you? You went to law school, and then you became a district attorney, and then United States Senate. After Sal Marcano died, I went through his files. Imagine my surprise when I saw your name over and over and over and over again! The mob wanted Jack Kennedy dead, and you were more than willing to help. There are cameras everywhere. There's witnesses. No, I want you them never to get see away that, with this. You stupid asshole, because then they will know that I am not finishing with you. I am starting with you. Co tu się dzieje? Ja pierdolę, co tu się dzieje? Co tu się odpierdolę? Jaką pomoc, idioto? Co jest nie tak z tobą? O, Matuniu. Serdeczna tacza, trzymajcie się. Hejos.